Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na... Fascynującą partię. Partia jest świeżutka z 28 października. Partia pochodzi z turnieju, który jest rozgrywany na Łotwie. Jest to turniej, który wyłania dwóch zawodników, którzy mają miejsce w turnieju pretendentów. Gra w nim m.in. Radosław Wojtaszek z naszej polskiej elity. Także jest Mateusz Bartel. Moi drodzy widzowie, Aleksiej Szyrow jest zawodnikiem, który potrafi grać w szachy agresywnie, a nawet bym powiedział inaczej. On chyba nie potrafi grać inaczej w szachy niż agresywnie. Jest też takim, powiedzmy, zastępcą Michała Tala. Wywodzi się właśnie z Łotwy. Chyba mieszka na stałe w Hiszpanii, z tego co się orientuję. Aczkolwiek zawodnik już no, ma swoje lata w każdym razie, ale jest takim nieprzeciętnym, powiedzmy, takim jeszcze z dobrego okresu wywodzącym się szachistą. Mam tu na myśli, że komputery jednak go nie zniszczyły. To znaczy, to też, żeby to źle nie zabrzmiało. Ten człowiek widać, że ma charyzmę w swoich partiach, ale to już dobra. Można by było o nim mówić bardzo, bardzo wiele. Moi drodzy, w turnieju tym bierze udział naprawdę niezła śmietanka szachistów, między innymi Fabiano Caruana ze ścisłej czołówki światowej, który zajmuje aktualnie drugie miejsce na świecie. Jest też Wasiela Lagraf Maxim, którzy no, walczą tutaj o miejsce w turnieju pretendentów i ogromne pieniądze. Za pierwsze miejsce jest 70 tysięcy dolarów, za drugie 50 tysięcy dolarów bodajże, a za 40. miejsce w tym turnieju jest aż 2000 dolców. No my muszę przyznać, że budżet niezły, ale dosyć mojego gadania, przejdźmy już do tej analizy, bo tylko chciałem się nieco rozwinąć o turnieju, jedziemy, moi drodzy. Aleksiej Sirof ma tutaj egipskiego arcymistrza tutaj naprzeciwko siebie. Po E4, C5 skoczek zagrał na F3, D6 ze strony czarnych, posunięcie D4. Widzimy obronę sycylijską, wariant Najdorfa, czyli bardzo ostry wariant: skoczek na F6, skoczek na C3 i skoczek na C6. W tym momencie Sirof nie byłby sobą, jakby nie wybrał najostrzejszego wariantu w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa, mianowicie Goniec G5, jest to uważany za jedno z ostrzejszych zagrań w tym momencie Ale, przepraszam najmocniej, gramy tu oczywiście normalnie Czyli posunięcie E6, to znaczy normalnie dla arcymistrza na pewno A dla osób powiedzmy które troszeczkę y, są na bakier z teorią, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby troszeczkę podpatrzeć, jak grają arcymistrzowie. No i po ruchu E6 y, Hetman zagrywa na D2. Nie jest to stratą tempo, abs tempa absolutnie. Jeżeli skoczek by wybił na D4, to wybijamy Hetmanem i tak naprawdę Hetman tu się czuje rewelacyjnie, jeżeli by zagrały czarne, na przykład E5, to Hetman wraca powiedzmy, powiedzmy na D3. Można też zagrać tak naprawdę na D2, grając długą roszadę, pilnując przede wszystkim, atakując pole D5, pole D5 w tych sytuacjach jest niezwykle kluczowe, no ta pozycja dla czarnych nie jest raczej już najlepsza. W tej sytuacji czarne zagrały posunięcie a6, Shirov wykonał roszadę, goniec d7, normalne ruchy, posunięcie f4, to też jest czysta teoria, goniec zagrywa na e7, takie tradycyjne ułożenie figur w obronie sycylijskiej, taki powiedzmy jeżek na szachownicy, no ale Shirov teraz wykonuje posunięcie skoczek f3. Nie jest to absolutnie błąd. Skoczek wraca na to samo miejsce, przygotowując prawdopodobnie taką niespodziankę jak e5. To znaczy ten ruch e5 on jeszcze nie działa, ale to już przygotowuje takie zagranie. Tutaj w tym w tej sytuacji b5 zagrały czarne. No i Sierow przygotował też, no przygotował, no zagrał. Ja tak tylko sobie nie mam. Zagrał posunięcie, goniec bije e6. No właśnie Wykorzy wykorzystujemy tutaj taki moment, że nie można zbić gońcem. Dlaczego? Hetman bije na D6 piona na czysto. Jeżeli goniec zbija skoczka, to są takie typowe motywy, żeby zepsuć strukturę pionków białych tylko że nie ma za bardzo jak kontratakować czarnymi. Hetman a5 jest niemożliwa, to jest taki ruch naturalny w tych powiedzmy uproszczeniach, ale tu hetman pilnuje gońce na d7 i nie pozwala królowi zrobić roszady. To wygląda dobrze dla białych i to jest dobra pozycja dla białych. Tak oczywiście nie poszło. Pogoniec f 6 należy wybić pionkiem i w tej sytuacji Sirof wyprowadza ostatnią figurę do gry, przygotowuje tutaj swoje plany. Hetman B6 ze strony czarnych, król B1, no jeszcze takie subtelne posunięcie, tutaj cisza przed burzą, moi drodzy, no taki ruch, który jest tradycyjnym zagraniem po długiej roszadzie. I długa roszada ze strony czarnych następuje. No i teraz Sirof mógłby zagrać takie posunięcia, na przykład wyprowadzić sobie wieżę do centrum, zagrać jakiś ruch powiedzmy G4, troszeczkę dalej może ruch A3, żeby nie pozwolić zagrać B4 bezkarnie Pionkowi. Ale nie, ten zawodnik zagrywa A4. No gryzie. Silnik ten ruch traktuje troszkę z takim małym przymrużeniem oka, no, to jest mniej więcej równa pozycja, aczkolwiek no, nie jest symetryczna, no i tak naprawdę po tym posunięciu trzeba jakoś zadziałać. No, bicie raczej nie wchodzi w grę, ale widzimy ten styl gry tego arcymistrza białymi, on musi próbować coś gryźć. Oczywiście ruch B4 nastąpiło i teraz następuje ruch no, który, no, nie jest taki oczywisty yy, tak naprawdę, ale już zaczyna się zadyma, moi drodzy, jakie posunięcie tutaj zagrał Aleksiej Shirov? można spróbować swoich sił, zatrzymać materiał jest to posunięcie, uwaga skoczek na D5, tak, tylko, że yy, osoby, które grają obronę sycylijską są do takiego ruchu raczej przyzwyczajone, jest to typowy motyw oddania figury, ale żeby tak po prostu, no tak po prostu, moi drodzy Wybicie nastąpiło, wybicie nastąpiło i co ma zrobić ten biedny skoczek? Motywy polegają na tym, że czasami skoczek wchodzi na D4, na C6, ma aktywną pozycję, na F5, te pionki są słabe, otwiera się wolna linia. No, ale to trzeba lubić grać, umieć grać moi drodzy. Skoczek gdzie może pójść? No, na D4, jakby poszedł z próbą wymiany skoczka, no to tutaj partia by się skończyła szybko, bo biały po prostu biją. I okazuje się, że nie można zbić Hetmanem, bo jest goniec A6 i odbijamy Hetmana na D4. No taka mała taktyka się pojawia. Otóż po biciu Skoczek zagrywa na B8. Jeżeli Skoczek w tej sytuacji poruszyłby się na A5, tak naprawdę wszystko byłoby to samo co w partii. Po tym zagraniu białe grają wieża z Hana E1. Wprowadzenie ostatniej figury do gry, gdy mamy figurę mniej. No, jest niezbędne, chyba że jest jakiś inny konkret. Na razie tego konkretu nie widać. I wieża zagrywa z D na E8. Jest to bardzo ważne posunięcie. Moi drodzy, jeżeli ten goniec ruszyłby na F8, pojawia się tutaj, powiedzmy teoretycznie, brak problemów z jakimkolwiek związaniem. I jak białe miałyby się dobierać tutaj do czarnych, jakby to nie zabrzmiało. Otóż mógłby nastąpić piękny ruch, który nie pozwala scalić pionków. Ruch A5. To jest bardzo ważne posunięcie z tego względu, że jak Hetman wybije, gramy wieża E4, i tutaj grozi ruch wieża C4 i powiedzcie mi, gdzie się ma chować król. Oczywiście on się może chować tędy, tędy, ale będzie cały czas atakowany stępem, wzięcie piona, jakieś motywy, zbicia i. Hetman leci. No pojawiają się tutaj ogromne problemy dla czarnych. A właśnie po zagraniu w partii, wieża z D na E8, ten król ma tutaj ucieczkę i to jest ten cały myk w tej sytuacji. Po tym posunięciu Shirow oczywiście zagrywa A5, nie pozwalając czarnym scalić pionków i przymurować trochę pozycji. Hetman wybił i oczywiście wieża E4 z tym samym motywem. Goniec zagrywa na D8 z próbą wymiany tutaj wież na E4, a też goniec ma też szansę zasłonić króla. Oczywiście, Szyrow wybija pionka, i uwaga, tutaj taktyka się pojawia. Jeżeli byłby ruch białych, trzeba uważać na wieża B8. Goniec zagrywa na C7, i w tej sytuacji wchodzi kolejna figura do gry. Zobaczcie, że białe. Mimo straty figury grają niezwykle odważnie, ale też nie wykonują w tym momencie jakichś spektakularnych posunięć, tylko wyprowadzają te figury, wprowadzają je w obóz przeciwnika. Silnik ocenia to jako remis, no bardzo dynamiczny remis, muszę przyznać. Hetman e, kosi kolejnego pionka i co gra Aleksej Shirow? Hetman C3 wprowadza Hetmana do gry. No trzeba tutaj tego Hetmana wprowadzić do gry. A czarne koszą kolejnego pionka. Pionki w takiej sytuacji nie mają kompletnie żadnego znaczenia. I ta pozycja już się tutaj silnikowi podoba białymi. Z jakiego powodu? Otóż Shirov gra dobrze, cały czas gra dobrze. Tutaj istnieją takie motywy, znaczy. Trzeba wprowadzić kolejne figury do akcji, je przesuwać, szczególnie lekkie figury. No to tu się pojawia motyw na przykład goniec na F5 i jak goniec wybije, skoczek wybija i tutaj już na D6 trzeszczy pionek. Król ma problemy. Widzimy nieby figurę więcej u czarnych, ale te figury są defensywnie ustawione, a białe cisną te figury. To jest strasznie istotne. Skoczek jednak zagrał na F5. No i tutaj absolutnie nie boimy się wybicia, bo po tym wybiciu jest proste wybicie z szachem, skoczek D7. No i po wybiciu na D6 nie chciałbym być w skórze tutaj czarnych. Widzimy, skoczek ma problemy, związania. Paskudnie to wszystko wygląda dla czarnych. Tak nie poszło, oczywiście. Po skoczek F5, wieża zagrała na E6 z opcją obrony. Jaka by nie była, obronę trzeba tutaj wykonywać. Teraz Shirow popisuje się znowu fantastycznym zagraniem. No ale myślę, że już to zagranie nie jest aż tak trudne. Troszeczkę taktyki trzeba tutaj liznąć. Moi drodzy, goniec E4. Atakujemy Hetmana. Tego Hetmana w ogóle wyrzucamy z tego skrzydła, aby bronił króla. No i po tym posunięciu tak naprawdę nie wiadomo co grać. No Hetman zagrał na G4 w partii, ale sprawdźmy co by było po wybiciu wieżą, no bo to się oczywiście narzuca. Po tym ruchu, moi drodzy, nie pozostaje nic innego jak skoczek D6. Król D8. Oczywiście odbić wieżę zawsze można, ale po co, jeżeli możemy atakować? Hetman F6, wieża musiałaby się zasłonić. No i po, po takich zagraniach chyba widać, że totalnie wygrana pozycja dla Białych. Ok, w tej sytuacji Hetman zagrał na G4. No i Aleksiej Shirow uderza moi drodzy no tu już jest w swoim żywiole ale też muszę przyznać że wykonuje jedyne dobre posunięcia dla białych bo każdy inny ruch już najlepszy nie jest jak posunięcie skoczek bije na d6 nie jest to zbyt trudne posunięcie tutaj wieża no wybić musiała bo tutaj skoczek miał za dużo y, opcji Wieża wybiła na D6. No i tak powiedzmy, e, materialnie się nieco wyrównało. E, a nadal atak u białych zostaje. No bo dwie wieże z Hetmanem, ciężkie figury tutaj na króla spoglądają. Goniec w zanadrzu. Król bezpieczny, można grać. Goniec zagrywa na B5 w tej sytuacji. E, no i tutaj tak naprawdę można by było wybić wieżą na E6 i dalej kontynuować proste ruchy. E, lecz Shirov to Shirov. Hetman C5. Próbuję jakoś tu jeszcze miażdżyć przeciwnika. Skoczek zagrywa na d7. No i co zagrywa ten e, wspaniały szachista, wspaniały arcymistrz moi drodzy. On kiedyś miał 2750 grubo gra Grał w szachy i nadal gra. Widać to po jego ruchach z wielką radością, to się naprawdę wyczuwa. Radością, ale też profesjonalizmem. Moi drodzy, wieża D7. Kopnął skoczka, dlaczego by nie? Jeżeli zbiłby król, no to sprawa jest prosta: goniec F5, zdobywamy Hetmana. No więc w tej sytuacji goniec musiał odbić na D7. I teraz tutaj następuje wieża C4. Prosto, i na temat atakujemy gońca nie ma jak tego gońca obronić moi drodzy, nie ma, nie ma takiej, e, takiego racjonalnego, normalnego posunięcia, które dawałoby czarnym jakikolwiek ratunek e, typu król D8, to zawsze zbijamy i dalej wyrównujemy figurę i dalej atakujemy, więc Hetman zbił na F4 no i po tym posunięciu trzeba dostrzec też dalej warianty dobrze policzyć, bo czasami z takiej wielkiej burzy e, opada tutaj e, taki nastrojowy, opada e, dzieje się taki nastrojowy spokój w pozycji i lekko się wysusza pozycja, ale kto dalej policzy ten wie, czy to się opłacało oczywiście goniec B7 zagrać trzeba to jest oddanie kolejnej figury, tyle tu poświęceń nastąpiło, no i wzięcie Hetmana i czarne byłyby w porządku gdyby nie jeden mały szczegół Hetman B4 z szachem Wybijamy gońca. Król zagrał na C8. Hetman, oczywiście, sprzątnął tego gońca. Koniec E6, aby tu się przytwierdzić z pionkiem. No, zbieramy tutaj oczywiście pionka. Zrobić to należy. Wieża zagrała na D8. No i subtelne zagranie tutaj arcymistrza B3. Król ma ładny lufcik. Groziły maty. Trzeba uważać. Posunięcie H5. No, i po tym ruchu gra jest dosyć łatwa. Hetman zagrywa na C3. Król zagrał na B7, moi drodzy, i Hetman F3 z szachem. Widzimy, że tutaj już leci pionek na H5. W tej sytuacji czarne się poddały. No i słusznie arcymistrzowie wiedzą, że to jest koniec partii, to jest kwestia tylko wykonania kilku jakichś prostych posunięć. Mogłoby nastąpić na przykład król C7, wzięcie piona. Plan jest prosty, idziemy pionem do pola przemiany. Z Hetmanem jest to bardzo proste. Koordynacja nie jest na tyle słaba, król będzie bardzo bezpieczny, nie ma kompletnie co grać. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę. Śledźmy Aleksieja Shirowa, bardzo agresywny zawodnik w tych czasach, mimo swojego takiego dojrzałego, szachowego wieku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.